Znajdujemy się przed kaplicą pod wezwaniem Najświętszego Sakramentu, której fundatorem był prymas Jan Lipski Herbułada. Prymas Jan Lipski zmarł w 1641 roku, natomiast samą budowę kaplicy zainicjował już rok wcześniej. Autorem projektu kaplicy był Konstanty Tenkalla. Kaplica otwiera się do nawy głównej trzema arkadami. Trójprzęsłowa przestrzeń wewnątrz kaplicy przekryta jest dość różnorodnie. Przęsło środkowe nakrywa kopuła, natomiast przęsła boczne sklepienia krzyżowe. Kaplica, którą widzimy w obecnym kształcie, znacznie odbiega od pierwotnego projektu, jaki powstał w czasach prymasa Jana Lipskiego. Na początku XVIII wieku z inicjatywy prymasa Stanisława Szembeka powiększono okna, a kaplica otrzymała obecną polichromię. Jej autorem był franciszkanin sprowadzony z Poznania, Adam Swach. Udokumentował koniec swojej pracy na wschodniej i zachodniej ścianie kaplicy. Na obydwu znajdują się inskrypcje oraz data ukończenia prac, rok 1718. Adam Swach był malarzem, który lubił pozostawiać ślady swojej obecności w miejscach, w których pracował, i tak też się stało w kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Sakramentu. We wschodnim przęśle kaplicy znajduje się scena cudu z osłem. Na scenie tej widzimy dwie grupy postaci. Po jednej stronie świętego Antoniego trzymającego monstrancję, za nim znajdują się dwaj zakonnicy i klęczący ministrant ze świecą. Po drugiej stronie natomiast widzimy grupę ludzi i klęczącego osła. W tej scenie za autoportret Adama Swacha uznaje się postać zakonnika stojącego tuż za świętym Antonim. Natomiast w tle widzimy wieżę poznańskiego kościoła franciszkanów. Również ołtarz, który widzimy obecnie w kaplicy, nie jest ołtarzem pierwotnym, jest to już trzeci ołtarz w tym miejscu, a autorem jego projektu jest Jakub Fontana. Natomiast dekorację malarską znajdującą się w ołtarzu oraz autorem obrazu wiszącego ponad ołtarzem jest Jan Bogumił Plersz. Fundatorem obecnego ołtarza był kanonik łowicki Adam Zajączkowski, którego płyta nagrobna wmurowana została w posadzkę zachodniego przęsła kaplicy. Natomiast w ścianę zachodnią kaplicy wmurowane zostało epitafium Adama Zajączkowskiego z przedstawieniem czaszki oraz napisem Robak i proch.